Witajcie w kolejnym odcinku programu Moje pasje i hobby. Ostatnio obserwowaliśmy ciężką pracę młodych gimnastyczek artystycznych. Ciężka praca, ale jakie wysokie osiągnięcia. A wiemy, że bez ciężkiej pracy i wyrzeczeń nie da się nic osiągnąć w świecie sportu. Dzisiejszy wakacyjny odcinek postanowiliśmy poświęcić, a zresztą sami zobaczcie, wspinaczce, dowiedzieć się o niej czegoś więcej i sami spróbować się powspinać. Zapraszamy! Znajdujemy się w centrum wspinaczkowym Totem, posiadającym największą ściankę wspinaczkową na Podbeskidziu. Robi naprawdę niesamowite wrażenie. Gdzie nie spojrzysz, widać jakieś haki, uchwyty, liny, nawet na suficie, jakby człowiek mógł tamtędy się poruszać, co najmniej jak mucha. Może najpierw porozmawiajmy z właścicielem tego miejsca. Dzień dobry, nazywam się Monika. Chciałabym przeprowadzić z panem dzisiaj wywiad. Dzień dobry, ja jestem Piotr. Czy jest potrzebny jakiś specjalistyczny sprzęt, specjalny ubiór, żeby móc zacząć się wspinać? Żeby zacząć się wspinać i przyjść sobie tutaj, to najlepiej jakieś luźne ciuchy na przebranie. Sprzęt specjalistyczny typu uprząż, przyrząd do asekuracji można tutaj wypożyczyć. Natomiast są też specjalne buty potrzebne do wspinania. Z tym, że jeżeli ktoś tutaj przychodzi pierwszy raz sobie spróbować, to wspina się w zwykłym sportowym obuwiu. Natomiast jeżeli stwierdzi, że to jest to i to mu się podoba, no to wtedy warto sobie kupić jakieś specjalne buty do wspinania. A czy mój strój się nadaje? Myślę, że tak, bo chodzisz tutaj, także pewnie dobrze ci się w tym wspina, więc jest okej. Czy dzieci w naszym wieku mogą się wspinać? No, w waszym wieku, tak? Takie dzieciaki, które tutaj przychodziły, to takie najmłodsze, to jest około 3 lat. Także myślę, że macie więcej niż 3 lata, to spokojnie możecie już się wspinać. No. A czy osoba, która nigdy wcześniej się nie wspinała, mogłaby nauczyć się tego tutaj? Większość osób, które tutaj przychodzi, nigdy tego nie robiły wcześniej, także to ogólnie kiedyś trzeba spróbować zacząć pierwszy raz. Obecnie praktycznie w każdym większym mieście jest jakaś ścianka wspinaczkowa, natomiast tak 10 lat temu były 2 ścianki w Krakowie, w Katowicach i tak sami po prostu doszliśmy do tego, że coś musimy zrobić, żeby to spopularyzować. Czy może nam pan pokazać, jak należy zamocować uprząż? Może tutaj na koleżance pokażemy. Tutaj jest taka uprząż. Najpierw układamy ją tak, żeby... Czekaj chwileczkę. Klamerki na udach mają być po zewnętrznej stronie ud. Tutaj ta pętla z przodu, to jest tak zwany łącznik, nie może być w żaden sposób poskręcana. Jeżeli to wszystko jest odpowiednio ułożone, układamy sobie to, wchodzimy nogami. Sobie rozluźnimy na razie, wyciągnę wysoko i tak. Zapinamy uprząż nad biodrami. Łącznik uprzęży jest na środku tułowia. Tutaj na udach ściągamy tak, żeby luźna nam wchodziła dłoń, ale nie zaciśnięta pięść. I teraz najważniejsza rzecz, wszystkie taśmy, które regulujemy, muszą być ponownie przełożone przez sprzączki i wtedy mamy 100% pewność, że uprząż nam się nie rozepnie. Teraz wszystko jest pozaciągane i jesteśmy przygotowani do wspinania. To skoro już jestem gotowa, chyba mogę spróbować. Jak wrażenia po wspinaczce? Było naprawdę super, ale strasznie wysoko.
Jak poszło naszej koleżance? Myślę, że było super. Pierwszy raz jeszcze nie za bardzo odpowiednie obuwie, bo w sandałach to jednak jest ciężko, ale było super. Czego na ściance absolutnie nie wolno robić? Znaczy, przede wszystkim trzeba zważać na bezpieczeństwo, bo jest to fajna zabawa, ale źle zawiązany węzeł, czy zła asekuracja i wygłupy przy tym, to jednak mogą spowodować nieszczęście. Czy prowadzicie jakieś kursy dla dzieci? W trakcie roku szkolnego są zajęcia dla dzieciaków, jest tak zwana sekcja spinaczkowa i dwa razy w tygodniu po 2 godziny mają zorganizowane zajęcia tutaj. A tak z ciekawości, to po ilu takich intensywnych treningach można byłoby się wspinać po górach? To zależy od preferencji każdej osoby, która przychodzi tutaj. Z tym, że to jakby taki czysty trening tutaj nie przekłada się od razu na góry, bo jednak, żeby pojechać w góry czy tam w skały, jeszcze trzeba się nauczyć operacji z tym sprzętem, który do asekuracji jest potrzebny i tak dalej. Więc warto wtedy wybrać się na kurs, żeby operacje tym sprzętem wykonywać odpowiednio i bezpiecznie. Rozumiem, że założyciele tego wszystkiego są pasjonatami wspinaczki. No tak, wzięło się to z pasji do wspinania i wszyscy, którzy to tworzyliśmy, od tego zaczynaliśmy, od wspinania. A co pan widzi fascynującego we wspinaczce? Głównie to przezwyciężanie własnych lęków. Bo to nie jest tak, że jak ktoś się wspina, to się nie boi wysokości, tylko po prostu umie to przezwyciężyć. A właściwie jakie cechy osobowości powinien mieć ktoś, kto miałby zamiar się wspinać? Wolę walki, nieustępliwość i chęć walki ze własnymi słabościami. Czy pan wspina się po górach? Teraz już mniej, kiedyś więcej. A wspina się samotnie, czy w towarzystwie? Znaczy tak samotnie to już trzeba być naprawdę bardzo dobrym wspinaczem. Raczej wspinamy się w zespołach dwuosobowych i to wygląda tak, że jedna osoba się wspina, druga poniżej asekuruje. A tak z ciekawości, czy na takiej ściance można by zorganizować jakąś imprezę, na przykład urodzinową? No tak, mamy tutaj takie imprezy urodzinowe, przychodzą dzieciaki, organizujemy im tutaj różne zabawy, wspinanie na czas, wspinanie na trudność, no i potem jakieś tam przeciąganie liny i tak dalej. Jest miejsce tutaj, gdzie można sobie usiąść, zjeść przysłowiowego torta, także zapraszamy. Dziękujemy, to koniec wywiadu, ale może chciałby pan zachęcić tych młodszych i tych starszych do przyjścia tutaj do Totemu? To zapraszamy wszystkich, warto spróbować. Dziękujemy panu bardzo. Na stronie internetowej znaleźliśmy taki oto tekst. Centrum Wspinaczkowe Totem powstało z myślą stworzenia miejsca o przyjaznym klimacie, gdzie pod opieką instruktorów każdy bez względu na wiek oraz swoje umiejętności, czując się swobodnie, może rozpocząć swoją przygodę ze wspinaniem. Staraliśmy się stworzyć miejsce jak najbardziej przypominające formacje, takie jak zacięcia, rysy, nacieki. Także chwyty wpuszczane mają nas przybliżyć do wspinania w naturalnej skale. Zapraszamy wszystkich od poniedziałku do soboty w godzinach 10 do 22 oraz w niedzielę od 12 do 20. Teraz możecie zobaczyć próby wspinania naszych kolegów. Nazywam się Dominika, a to jest Adam. A ty jak się nazywasz? Mateusz. Dlaczego tutaj się wspinasz? Ponieważ chcę utrzymać swoje zdrowie na odpowiednim poziomie, siłę i wytrzymałość, żeby być lepszym od pozostałych ludzi, tak? Nie boisz się, że zrobisz sobie krzywdę? Nie, ponieważ jak widać tutaj na tej salce jest
materac, który chroni przed wszelkimi urazami, a kiedy wspinamy się na wyższą ścianę, to zakładamy uprzęże i jest to zabezpieczenie. A ile lat tutaj już chodzisz? No rok gdzieś tak. A gdzie bardziej wolisz się wspinać? Tutaj na ściankach czy w naturze bardziej? To zależy. No, ścianki są głównie po to, żeby się przygotować do wspinaczki na skałach. Także no, jeżeli jest okazja, to się jedzie w skały. A jak nie ma, no to się siedzi na ściance i się wspina. Zapraszamy wszystkich. Przyjdź, spróbuj. Może to jest to, czego szukałeś. Ścianka wspinaczkowa jest świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Trzeba posiadać jednak trzy rzeczy. Odwagę, determinację i pieniądze. Bo za wstęp trzeba jednak zapłacić. Ale z drugiej strony, za co nie trzeba dzisiaj płacić? Osoby wspinające się są wielkie. Jeżeli chcecie dołączyć do ludzi z niesamowitą pasją, to zapraszamy do właśnie takich miejsc jak Totem.